Dzień dobry, witam bardzo, bardzo serdecznie i zapraszam do wysłuchania horoskopu ogólnego na miesiąc maj dla osób spod znaku byka. Kochani, pamiętajcie, że jest to horoskop ogólny, więc bardzo proszę, weźcie wszystko to, co z Wami rezonuje, to co być może będzie dla Was pewną wytyczną, będzie pewną podpowiedzią, a całą resztę po prostu odrzućcie. Kochani, dwójka pucharów, dwójka mieczy i dwójka denarów. Kochani, być może jesteście w takich dobrych, udanych relacjach, w pewnym wyważeniu emocjonalnym, uczuciowym i to bardzo dobrze. To pewien rodzaj stabilności, ale też i dobrobytu, który w tej chwili macie. Karta dwójka mieczy mówi o udanym, dobrym związku, dobrym partnerstwie. Jesteście znakiem bardzo silnym, bardzo walecznym, ale bardzo i rozsądnym. Byki są dobrymi gospodarzami. Byki najczęściej dobrze zawiadują swoimi finansami, ale też i uczuciami. Byki bywają bardzo emocjonalne, waleczne, ale są stosunkowo stałe w swoich uczuciach. Dwójka denarów na wyniku mówi o pewnym takim przerzucaniu się, pewnym balansowaniu, pewnych możliwościach poszukiwań. Uważajcie troszkę. Pamiętajcie, że dobry, stały związek, nawet jeżeli trwa długo i nawet jeżeli wpada w pewną rutynę, to jednak jest zdecydowanie lepszy i wartościowszy od pewnych, być może, niebezpiecznych poszukiwań. Dwójka denarów mówi o takim troszeczkę balansowaniu. Zwróćcie na to uwagę. Zobaczmy, jaka energia minerału może być Wam pomocna, przydatna, opiekuńcza i jaki minerał może być Waszym talizmanem na maj. Turkus. Wolność. Jeden z mocniejszych, przepięknych minerałów. Minerał wysokiej wiedzy. Minerał bardzo mocno ochronny. I myślę, że taką ochroną będzie Was szczodrze obdarowywał. I korzystajcie z jego ochrony, drogie byki. Zobaczmy jeszcze podpowiedź kart opiekuńczych. O, karty uciekają, ale nieważne. Odkrywanie. No, drogie byki, to podpowiedź na zagłębienie się bardziej w swoją, według mnie, sferę duchową. Odkryjcie Wasze pokłady, odkryjcie Wasze emocje, uczucia. Stańcie się odkrywcami własnej głębi, własnego świata, świata Waszych partnerów, Waszych kochanków. Wsłuchaj się w swoje życie. Właściwa ścieżka ukaże się sama. Dokładnie tak. Jesteście silnym znakiem, mocnym. Starajcie się tylko iść przez świat tak, aby nie krzywdzić nikogo, a w szczególności najczęściej siebie. Cóż, tyle energii i podpowiedzi na miesiąc maj w kwestii uczuciowej dla byków. Pięknie Wam dziękuję za wysłuchanie. Życzę wszystkiego dobrego. Życzę energii, życzę wolności, ale i dobrego poczucia w tym maju. Zakochujcie się, ale i też doceniajcie i celebrujcie Wasze związki. Wszystkiego dobrego Wam życzę.